A moim i Państwa gościem jest Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji polskiej, ale także zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Teraz już wiemy, Adam Nawałka po mundialu, wysoko rozczarowującym dla reprezentacji polskiej, rezygnuje z dalszej kariery reprezentacyjnej. Dla Pana to zaskoczenie? Czy można było się tego spodziewać po tym, jak Polacy nie wyszli z grupy? A chyba wszyscy właśnie tego się spodziewali. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem była postawa naszej drużyny na mundialu. Zagraliśmy fatalnie. I tutaj moim zdaniem coś zaiskrzyło w zespole między sztabem szkoleniowym a zawodnikami, bo jest to niemożliwe. Graliśmy 3 mecze w innym stylu. Rozpoczęliśmy tam 3-5-2, 4-4-2, potem było 3-4-3. Mówimy o ustawieniach zawodników tak, na boisku, na czyli boisku. To wszystko kwestia właśnie trenera? Tak, to jest sztabu szkoleniowego. I w tym momencie dla mnie jest to niezrozumiałe. Dlaczego? Bo na Mistrzostwach Świata prezentuje się ten styl, którym nam szło najlepiej. Czyli w eliminacjach do Mistrzostw Świata graliśmy 4-4-2 z dwoma defensywnymi pomocnikami i tak powinniśmy wyjść jak na Japonię. Jestem przekonany, że gdyby od początku była taka gra i dwóch defensywnych pomocników i zamiast Zielińskiego grałby Linetty albo Góralski, a zamiast Brazylijczyka Cionka, że grałby Bednarek, to jestem przekonany, że mielibyśmy 9 punktów, powtarzam, 9 punktów. I z pierwszego miejsca wyjście z grupy. Dlatego, że Senegal był bardzo słaby i z nami nic nie pokazał. Niestety wygrał 2-1. Kolumbia grała swoje, ale nie była to rewelacja. Była to przeciętna Kolumbia i z nami no, nas rozgromiła. Natomiast Japończycy, którzy byli najlepszym po tych dwóch meczach zespołem w tej grupie, jak żeśmy zagrali prawidłowo 4-4-2, nie mieli nic do powiedzenia i praktycznie no, myśmy dominowali na boisku. I dlatego mówię, odejście Adama, coś zaiskrzyło w tym zespole i jest moim zdaniem optymalnym wyjściem. Dlaczego? Dlatego, że teraz są 4 mecze w Lidze Narodów, 2 towarzyskie. Można ten zespół odbudować. Ale jeszcze raz powiem, nie odbudować personalnie, tylko psychicznie. Taktycznie, jak rozumiem, także. Tak, taktycznie i dlaczego? Dlatego, że Adam jest jedynym trenerem w XXI wieku, selekcjonerem, który praktycznie oddaje bardzo dobrą drużynę narodową. No właśnie, bo rozważamy tylko i wyłącznie porażkę na mundialu, ale wcześniej no, takiego trenera dawno nie mieliśmy, który tak? by i zasiadł tak wysoko w Mistrzostwach Europy, ale także i zdobył no, udział dla reprezentacji w mundialu. Właśnie, to co pan powiedział, eliminacje do Mistrzostw Europy. Wygrana z Mistrzem Świata Niemcami, podbudowała ten zespół. Mistrzostwa Europy, naprawdę kapitalna gra, 5 meczów, żadnej porażki, odpadliśmy. No trudno, karne są karne. Tutaj kapitalna gra w eliminacjach do Mistrzostw Świata. I powtarzam, od 12 czerwca do 24 czerwca coś tam zaiskrzyło. Odejście Adama w tej chwili jest naprawdę w dobrym momencie, bo następne iskrzenia mogłyby się wybuchem skończyć. W tej chwili... Czyli to jest tak, że po prostu w reprezentacji coś nie gra? Tam tak, atmosfera coś, jest zepsuta? Tak, coś nie grało, bo jeśli kapitan drużyny mówi, że nie mieli jakiejś takiej motywacji, jeśli zawodnik mówi, że nie wiedział, co miał grać w meczu z Kolumbią, Maciek Rybus to powiedział, to znaczy, że coś tam nastąpiło i w tym momencie moim zdaniem sztab szkoleniowy, ja nie mówię tylko o Adamie, sztab szkoleniowy nie panował nad sytuacją. I teraz, no już się stało jak się stało, ja jeszcze raz podkreślam, Zbyszek Boniek 5 lat temu, kiedy powoływał Nawałkę, miał wielu wrogów. Ja byłem jednym z niewielu, który mówił brawo, brawo, bo w dwójkę jesteście w stanie coś zrobić i zrobili to, bo wówczas powiedziałem słynne zdanie, że zobaczycie, do kibiców zaapelowałem, zobaczycie za 3-4 lata będziemy w 20 najlepszych zespołów świata. I to się stało faktem. Ale teraz jeszcze pytanie o reprezentację Niemiec, bo aż się prosi o porównania. Joachim Löw zostaje w funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec, a tam porażka jest spektakularna. Przecież mistrzowie świata nie wydostają się z grupy i to tak naprawdę w bardzo kiepskim stylu. Tak, ale Joachim Löw przede wszystkim no, zdobył z tą drużyną praktycznie wszystko, co było do zdobycia Mistrzostwo Świata, Puchar Konfederacji. Poza tym Joachim Löw przed Mistrzostwami Świata w Rosji podpisał jeszcze kontrakt do 2-letni, do 2020 roku chyba. Natomiast Adam Nawałka z Bońkiem mówili się, że wsiądą do stołu po
Mistrzostwach Świata. I w tej chwili, wydaje mi się, jeszcze raz, Adam postąpił honorowo, gratuluję mu tego, bo on widzi, on to zrobił dla dobra polskiej piłki, że tutaj w sztabie szkoleniowym musi nastąpić rewolucja, natomiast wśród zawodników, w drużynie narodowej musi nastąpić ewolucja. Na czym to polega? Polega to na tym, że w tej chwili nie mamy dwóch prawej strony, bo nie wiadomo, czy Błaszczykowski i Piszczek ze względów zdrowotnych i wiekowych podejmą się dalszej gry. I tutaj trzeba poszukać. Jeśli tutaj się znajdzie zawodników, a są, jest Szymański, jest Frankowski, jest młodych, dużo zawodników, to jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy w tej dziesiątce najlepszych drużyn świata. Co dalej? Bo chyba na horyzoncie nie ma takich trenerów, którzy by jasno można stwierdzić, że nadają się na selekcjonera reprezentacji. Tu są dwie koncepcje, ale ja powiedziałem, dla mnie Zbyszek Boniek, podkreślam to po raz któryś, jest najwybitniejszym i najlepszym prezesem w historii polskiej piłki. Bo za Zbyszka raz zaawansowaliśmy na 10. miejsce, bo on wyciągnął z kapelusza Adama. Po drugie, mieliśmy Mistrzostwa Europy Juniorów, mamy Mistrzostwa Świata za rok młodzieżowców, mieliśmy Ligę Europejską, teraz będzie druga w Gdańsku. Także to jest prezes, który wyciągnął naszą, przepraszam, ten PZPN poprzedni to było bagno, wyciągnął z bagna na wyżyny europejskie. Czyli teraz też z kapelusza znajdzie trenera, ja który jestem spełni przekonany, oczekiwania. Tak, i tutaj są pewnie dwie koncepcje, które Zbyszek rozważa. To jest koncepcja polskiego trenera i zagranicznego. I ja ze Zbyszkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, co by było, gdyby było. I Zbyszek podkreślał to, że jeśli będzie trener zagraniczny, to on by chciał doprowadzić do tego, że asystentem jego będzie Polak, powiedzmy Magiera czy Probierz, Michał Probierz, którzy zagraniczny trener podpisze powiedzmy na 2 lata i po 2 latach odejdzie. Jak to wszystko będzie poukładane, będzie kontynuacja. I ta kontynuacja jest stosowana od wielu, wielu lat w Niemczech i co byśmy nie mówili, my się od Niemców musimy uczyć piłki, bo tam był Klinsmann, jego asystentem był Joachim Löw, Joachim Löw przejął reprezentację. I tak mi się wydaje, że będzie. Kwestia jest tylko, czy Zbyszek zdecyduje się, po rozmowach oczywiście, na trenera zagranicznego, to wtedy moim zdaniem tym pierwszym asystentem takim pomagającym, nawet decydującym, współdecydującym, powinien być Polak. A jeśli Polak, to ja się podpisuję oburącz pod decyzjami Zbyszka, bo on w Polsce jest najwybitniejszym fachowcem, jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, czyli drużynę narodową. Porozmawiajmy jeszcze na koniec o lokalnym sporcie, o przyszłości Łódzkiego Klubu Sportowego i stadionu. Radni mają podjąć decyzję o przesunięciu na dokończenie stadionu 95 milionów. Pana zdaniem to jest konieczność dobudowanie do tak zwanego amfiteatru, bo to już w Polsce tak się mówi o stadionie przy Alei Unii, tych 3 brakujących trybun? Dla mnie to jest cyrk pani prezydent Zdanowskiej. Ja z Bońkiem kiedyś proponowaliśmy, jeszcze to parę lat temu, żeby w Łodzi powstał jeden stadion miejski, na którym będą grały ŁKS, będzie grał Widzew i będzie jeździł Żużel Skrzydlewski ze swoim zespołem. Stało się tak, jak się stało i w tej chwili ja bym chciał od pani Zdanowskiej usłyszeć, ile kosztuje nas utrzymanie tych 3 miejskich stadionów. Powtarzam, miejskich. To jest dla mnie skandal. Ponieważ tak się stało, jak się stało, mam nadzieję, bo gdyby był jeden stadion, by się sam utrzymał, bo by grały 2 drużyny i jeździłby Żużel. No i jeszcze koncerty, jakieś ale inne wydarzenia. Naturalnie, że tak. A tak my, Łodzianie, dopłacamy i w tym momencie dla mnie jest to cyrk nieprawdopodobny, bo jeśli będzie dobudowany stadion, to będzie 30 spotkań w roku. I co? I znowu będziemy dopłacali. Także nie wiem, poza tym nie wiem, czy w ogóle będzie dopłacany, bo jeszcze nie wiem, czy będzie dokończony ten stadion. Dla mnie jest to takie pastwisko, bo jeszcze nie dość, że to jest niezabudowane, to kamery są na trybunie i pokazane jakby to na pastwisku. Ja na miejscu ŁKS-u to bym tam po prostu krowy wpuścił, żeby pokazać, jak władze miasta doprowadziły właśnie do pośmiewiska Łódzki Klub Sportowy. No ale stało się już, to w takim razie dobudowywać? Radni powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu? A jest jakieś inne wyjście? No jeśli nie ma innego wyjścia, tyle tylko, że radni w tej chwili ubodzili się z ręką w nocniku i my za to, Łodzianie, zapłacimy. Ja tylko przypomnę,
że kiedy ja byłem posłem, to miałem te dane. Jak pani Zdanowska obejmowała stanowisko prezydenta, każdy łodzianin był zadłużony 1900 zł. W tej chwili jest ponad 3800, czy około 4000. No to zapożyczone, ja też mogę budować, tylko tu chodzi o to, żebyśmy my, nam się żyło jak najlepiej, a w tej chwili będziemy płacili podatki, żeby te widzimisię było zrealizowane. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, także były zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.